Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i jest ze mną... Nikt. Chyba niedobra siostra. On jest tak. Tam, jestem tylko halucynacją, on jest tutaj tam tak naprawdę. Kurczę, było trzeba brać piątę z krzesła. Okej, no, ale tak czy inaczej. A to i wreszcie pełna wersja gry Wychodzenie na zewnątrz 2. Albo mówiąc po ludzku, Moving Out 2. Jeśli kogoś zastanawia, czemu dopiero teraz, to dlatego, że jesteśmy broke i dopiero niedawno dodali do Game Passa za darmo, więc jako, że mam Game Passa z wyprzedzeniem na długi okres załatwionego, to hej, no, to gramy. Więc nie ma co siedzieć chyba tu na ekranie tytułowym. Klikam przycisk, ogólna nie reklam, akceptujemy. Zwykle wieloplatformowa. Wiesz co, możemy zrobić tak, że ja na przyszłość będę na Xboxie grać w takim razie, jeśli włączysz to. Szczerze mogę włączyć, bo tak, na razie gramy przez tak zwanego wspaniałego Parseka. I tak, jesteśmy... Co to jest? Piękny żabuł. Definitywnie współpracownicy. Tak to wyglądać nie może. Jakiś... Ten żabuł jest piękny. Tu jest jakiś kebab. Nie wiem, ale patrzcie, jakie piękne postacie są w jakimś dylicy. Zobacz, jest... Noż, jak się obraca? Nie wiem. Nie, piękny to jest. Nie wiem, ale patrz, jaki piękny kebab. Piękny tu postaci, tylko ja mam jedno ważne pytanie. Gdzie mój doniczek? Nie ma, masz buta. Albo mogę grać tym. Nie wiem, ja nad tym myślę właśnie. Wybieraj co chcesz, tak czy inaczej. No. Dla tych, którzy... Jest problem, że ja widzę sterowanie na pada. No niestety, ale to byś widziała nawet gdybym nie grał padem. To jest typowy w takich grach. Tak czy inaczej. Nie wiem jak zejść z wózka. To fajnie. Nawet nie sprawdziliśmy co i jak. Proszę. Wszystkie przyciski, których używasz. Wiesz co, może jednak ja pójdę po pada, zaczniemy od nowa. Nie. Jak już to tylko tak. Zrobię piękne ciemycie i spotkam się jak siostra, że ogarni pada. Okej, siostra ma ogarnić tego pada, a ja znalazłem sobie takiego pięknego Stefana, który by to grał. Piękny. Więc... Stefan. Tak. Rozpoczynamy rozgrywkę. W Wychodzenie na zewnątrz 2. Dwa. Na jeszcze nigdy tego nie uruchamialiśmy, poza chyba demkiem tam dawno temu i nieprawda, więc tak. Ponownie będzie trzeba przychodzić samouczka, w którym niestety tym razem jesteśmy fart, a nie pierd. No ale dobra. Smooth Moves journey. You're about to meet your new boss and become part of the fast-paced and dangerous world of moving. Without us, the world would literally fall apart. With us, it falls apart sometimes too. But anyway, piękny tekst. I, the mysterious voice on tape, will guide you through your training to ensure we don't record another fatality. If you do happen to die, good news. You won't be charged for the uniform. Just the laundry bill. Please press pause. Now. Siostra. Przeminałaś dialoga, ale tak, tam chyba Hejka jest chyba waszym szefem czy coś, ale możecie mi mówić szefie. Jestem nowym szefem Smooth Moves. A. Okej, okay, tak czy inaczej jest. Bo podobno nie pamiętacie mnie z takich hitów jak Moving Out 1, Movers in Paradise i mojego musicalowego monodramu zatytułowanego Jestem szefem w Moving Out i Movers in Paradise. Ale dość o mnie. To było już 8 lat temu, wiele się tutaj zmieniło. Nadal nie pamiętam, czy to było prawdziwe 8 lat temu. Wątpię, żeby to było taka żeby Moving Out był taką starą grą, ale tak czy inaczej. Czasy są ciężkie. Żaden z pracowników nie wrócił do Kartonowa. Przecież do tego idealnego, tropikalnego raju bez podatków. Nie mam pojęcia dlaczego. Hej, my wciąż tu jesteśmy. O tak. Tak, mam szczęście, że wróciliście. Znaczy, interes był upadł. Skoro o tym mowa. Zaczęliśmy certyfikat pierda podczas ostatniej przeprowadzki, szefie. Co? Jak to?
Okazuje się, że nie wolno wstawić fajerwerków i rozpalonego ognia do tej samej ciężarówki. No to wracajcie na szkolenie wraz z nowymi rekrutami. Musimy odzyskać nasze poziomy pierdół. No co? Okej. Okay. To może głupie pytanie, ale co oznacza pierd? I tam tutaj niestety nie da się tego dobrze przetłumaczyć, ale nawet to był pierd, bo w oryginalnym było pierd. Ale tak. I tutaj właśnie była informacja, ale tak. Wizytówki poszły do druku, zanim ktokolwiek się zorientował o problemie. Więc liczymy na nasz fart. A tak. Nie obijecie, niech fart nam sprzyja, okej. Okay. As some things have changed, and for insurance purposes and by court order, we're required to put everyone through. Dałbyśmy chwilę, bo mi się pad podpiął. Okay. And an FART in no time. Let's get started with the basics. Bigramy możemy podnosić paczki. Don't forget to lift with your spine. One more for good measure. Umimy. My nadal umimy. Nie wiem, jak to się stało, ale. No idź. Dobra. No nie bij mnie, ja cię nie biłam. Też nie biję. Nie można kaktusa podnieść. You're doing much better than the so-called trained dolphin we had in last week, and we don't have to give you a fish. Ciekawe. Did you know that jumping uses 5 times the jumptastic? Look how empty and far away that truck is. Throw the boxes. Just say don't worry about broken glass. It'll grow. Zobaczymy, back. Czy ty umiesz. Don't let the fragile items hit the floor. Catch. You want some toast for those butterfingers? Ha. Jak ja to zepsułem? Remember, kids, you can't toss solo. Yet. How about another one to make sure you're paying attention? Ale my umiemy grać. Nie każcie nam się uczyć. By stacking things. Show gravity who's boss. Umiemy pięknie to robić. Now, can you combine jumping and throwing and land a jump shot? Pad! Mim. Brawo. Brawo, po prostu zasłużyłaś sobie aż na to. No nie umiem trafiać, a jeszcze jak się pad co chwilę rozłącza, to nie jest łatwo. Bo mówili, że to jest ten, który dobrze działa na kablu, a to jest ten z rozwalonym wyjściem. Nie wiem o co ci chodzi, ale okej. Okay. Weź to i dni. Po co? Przecież idziemy dalej. Nie trzeba. Nie trzeba nic litać. Too slow. Slapping is allowed in smooth moves, but only when used for moving purposes. Never get lost, thanks to the latest in location-based technology. Ups, chyba coś zepsułem. Oh, wow. Get that luggage in the truck and we're good to go. Jest bagaż. Nie dynka, bagaż. Yay. Without needing an ambulance or fire brigade. Okay. Let's get to the official certificate ceremony. Nie wiem, co tam się działo, skoro wcześniej była straż pożarna potrzebna, ale okej. I pogotowie. Pogotowie to wiadomo. You're now a level 1 FART. Yay, pierd poziomu pierwszego. Udało się. Jesteś teraz pierdem na poziomie pierwszym. Poziom jest pierwszy. To sam szczyt, prawda? A skąd? Wyższy poziom dopiero zdobywa się dzięki pracy. Wyższy poziom, tym więcej zleceń się odblokowuje. Teraz przywróćmy wszystko do normy. A przez to na myśli specjalny rodzaj chaosu, z którego słynie Smooth Move spółka ZO. Wspomagany na A, kontynuujmy. Po prostu.
I co? Okej. Okay. Gratuluję ukończenia treningu. Teraz czas na ciężarówkę. Czeka nas praca. Hej! Zwolnij! Czy ty w ogóle umiesz prowadzić ciężarówkę? Ostrożnie! Ciężarówka nie jest z gumy. W rzeczywistości jest zrobiona z pikseli. Co jest o wiele dziwniejsze. Prowadź ciężarówkę za pomocą lewego drążka. Budynek wiedź! Rozwal! Okej, myślę, że to wystarczy. Pomiłuj klaksonu. Doskonale! Niech reszta zespołu też sobie potrąbi. Jeśli zgubisz podczas jazdy, przytrzymaj B, by powrócić do śledziwy Smooth Moves. Podczas jazdy miej oko na naszych zaginionych pracowników i skrzynię stylu. Nie martw się, jeśli w coś uderzysz, moving out ubezpieczyli całe miasto. Nawet drzewa! Zacznijmy od miłego, łatwego zadania, by pomóc ci na nowo zadomowić się w kartonowie. To dom parterowy. Ruszajmy. Okej. Okay. Widzę, że jeździmy tak samo wspaniale jak wcześniej. Ja sobie trąbię. Okej. Okay. Ale też kierujesz tym, z tego co widzę. Chwila. Trzeba coś sprawdzić. Okej, okay, można było. Dobra, jesteśmy przy poziomie. Więc chyba się udało. Okej. Okay. Widzę bezpieczniki, widzę like śmieci. Move it. Tak, dokładnie. Więc pora na przeprowadzkę. I tak. Zobaczymy, czy nasze wspaniałe umiejętności z pierwszej części się tutaj przydadzą. Wszystko to wydaje się całkiem normalne. Będzie normalne? Tak. Ta praca zdecydowanie nie polega na dawaniu fałszywego poczucia bezpieczeństwa, po którym następują różne dziwaczne rzeczy. Okej, dużo rzeczy. Czy najpierw przenosimy te małe, czy najpierw zaczynamy od dwuosobowych? Oczywiście, że dwójki. Okej. To ja biegnę przez okno. Chyba, że jest... Zresztą nie wiem. No, a dobra, te dwójki, okej, to już idę pomóc. Dobra, stół numer jeden jest. Oczywiście, że tędy. Teraz kanapy kradniemy. I jedź. Dobra. Ja wciągnę. Ja no pomogę trochę, a nie, jednak nie pomogę. Dobra, teraz lodówka. Faktycznie lodówka była dwuosobowa. Nie toster, lodówka. I wyrwaliśmy kable, jak zwykle. Dobra, jakoś tam to idzie. To teraz z dwójek widzę jeszcze telewizor i tam potem jest łóżko i... A jeszcze TV jest. Czy my Sedesa będziemy wyrywać? Mam nadzieję. Tak. Tego jeszcze nie było, ale najpierw szafa i łóżko, potem Sedes. Sedes najlepszy, więc na koniec. Dobra. I bitujemy do góry, bo to jest duże, więc dużo miejsca zajmuje. Okej, chcesz itnąć, to ituję. Okej. Teraz powtarzamy szafki. Klozet jest najlepszym dwójką, więc no. Bo wiesz, to jest dwójka, która służy do robienia dwójki. I tak zasperuje. Mądre. Jeszcze jedna szafka niestety jest nadal. Szafka, po czym idziemy pod kibel. Jasne. Grill. A, to jeszcze grill jest dwuosobowy, okej. To wniosę już. Okej, to gdzie ten grill? A, na dworze. Dobra. Jak myślisz, czy jest tutaj wyzwanie polegające na tym, żeby nie zbyć ani jednej szyby? Myślę, że jest wyzwanie, żeby przynieść flamingi. Chodź po kibel. Dobra, ale potem flamingi też kradniemy. Uwu. Dobra. To ja zacznę kraść flamingi na wszelki wielki. Ups, nie trafiłam. No i patrz, się rozłączył, tak? Tego mi trzeba, Nie wiem, czego ci trzeba, siostra, ale na pewno nie tego. To jest pierwsza sprawa, a druga... Ja kradnę flamingi. Toster, chodź. Dobra. Ktoś jest tutaj? Nie, zgubiłem paczkę! Paczkę, żebym zgubił! To ją znajdź. Ja ją... Dobra, niesie ją, ja idę po krzesło. Okej. Okay. Jeszcze dwie rzeczy. Jedna rzecz. Szybko, może zdążymy na najlepszy czas. Idę.
podejrzewam, że ten żabi zegar jeszcze może byłby potrzebny, ale już trudno. Tak czy inaczej, czadowe ruchy! Udało się. Kółka z masłem. Dobrze by było, co miałem wspólnego z pieczywem. Nie jednego pieca chleb przenosiliśmy. Szczęście, nosiciel mebli lepiej, nie żartujcie. Aha, na szczęście nosicie meble lepiej niż żartujcie? Co? Nie rozumiem. Następne zadanie czeka. Trochę chyba kontekst się gdzieś zgubił. Albo ja jestem tu dumb. I okej, okay, dobry czas. Czas pro. Zlej to. Wykrzesaj coś z siebie. Co się pali? Okej, okay, każde zadanie ma cele bonusowe, które dają gwiazdki. Będziesz ich potrzebować, aby zwiększyć poziom pierdu i corocznej i do corocznej oceny wyników pracy. Nie mam pojęcia, o co chodziłoby, ale i tak, kontynuujmy. Zrobimy specjal dla patronów, może, gdzie będziemy robić gwiazdki. Wydaje się, będzie można. Tak czy inaczej. Poziom numer kolejny. Poczekaj, trzeba płot rozwalić. No dobra, dobra. Ty jeździć nie umiesz, no. Ja nie umiem, ty prowadziłaś. Świetnie wam poszło przy pierwszej przeprowadzce. Ale nie puszczajcie się jeszcze za daleko. Dostaliśmy nowe zlecenie i trzeba szybko się za nim zabrać. Puklin właśnie zobaczył pająka w swoim domu. O nie. No tak. O nie, znaki biłer gus. O nie. Awansowanie oznacza wejście na wyższy poziom. Uważajcie na schody. Uwielbiam te zakwasy w udach. Okej, okay, czyli będzie można po schodach normalnie, albo przez samochód, to już jest klasyka. I jak, zaczynamy od toalety. Oczywiście, rzodki blat zaczniemy. Dobra. Tylko chwila. Okej, okay, zepsułem znak, uwaga na gonuś. Noż. No, noż, jak ty to idłeś? Nie wiem, może winniśmy się zbić szybciej. Przy okazji geny się słyszę, więc... oh no. Gęś jest pudle, mówię ci. Tak. Jak usiądziemy to pudło, to ją uwolnimy, więc pomóż mi ją uwolnić. Trzeba było. Nie byłoby w naszym stylu, żeby nie uwalniać gonosi, jeśli ją znajdziemy. Chcesz ją zabrać ze sobą? Tak. Ale ona będzie uciekać, wiesz, tym. Ale to za to na bank będzie achievement. No dobra, dobra. W sumie achievement, dodatkowa gwiazdka raczej, ale... Ale jasne. Aha. I tak. Nie będę ukrywał... Trochę się stęskniłem za takimi głupotami, jak te wychodzenie na zewnątrz 2. Ale tylko trochę. Zawsze jak myślę o tym, że się stęskniłem, to potem sobie przypominam o tym, jak okropnie się współpracuje z siostrą. Teraz chyba już tylko dwójki nam zostały. A nie, mam jeszcze kilka jedynek tutaj. Ja też, właśnie, bo właśnie głośnika wyrwałem. I przy okazji chyba udało mi się utknąć gąś. Upsik. Był upsik. To ja dobrze. Nie ucieknie nam z autka. Okej, okay, bo mam pewien pomysł. Dostań, nie bij bezpieczników, tylko mi pomóc. Pomóż. Dobra. Po kanapy, I guess. O nie, tylko nie te kanapy. Złe wspomnienia. A dobra, przez okno będzie łatwiej niż tak tutaj. It's... Pięknie. A teraz jeszcze chcesz ją zanieść, dobra. Oczywiście. Ja tutaj to trochę ją poprawię. W razie kiedy ty możesz się szykować do zabrania kolejnej rzeczy. Ostatnia jedynka jeszcze była, której nie zauważyłeś. Okej, okay. Dobra, może zamiast rzucać po prostu wyskoczymy z nim przez okno, będzie szybciej. Dobra. My nawet jednoosobowe rzeczy we dwójkę będziemy nosić, chodź po ten! Poprawiam, bo uciekła jedna rzecz, ale już biorę piłkarzyki. A teraz może wyrzucimy jeszcze automat. To zbiłeś. Zobaczmy, że auta tam mają rozkminę, w którą stronę jadą? Tak,
Widzę, to jest piękne. Ale nawet w pierwszym Moving Out'cie tak, takie piękne scenki były po bokach. To były rzadziej niż tutaj. Proponuję, można rzucić automatem tam na styrtę. No właśnie tak. Nie chciał mi go złapać. Okej. Okay. To też chyba rzucić na styrtę. Jedna gęś. Ej, ale przynajmniej pojedzie z nami na wakacje. Czym są wakacje? Tym momentem, kiedy teoretycznie nie pracujemy. Tego nie da się licnąć? No chyba się nie da. Sad. Nie, Gryl, wracaj. No to jest dwójka, przecież to samemu się łatwo nosi. Ja mam jakąś skrzynkę modną. Czemu to się świecia tak ciekawie? Chodź po lodówkę. To był jakiś secret, ta skrzynia? No to jest chyba ta skrzynka ze skinami, o której nam mówił. A no tak, mówił coś. Dobra. Pa! Dziękuję. Gryl, lodówka, telewizor! Gryl, lodówka, telewizor! Dobra. Została nam jedna rzecz. Może zdążymy przed czasem. Tak, zdążymy. Co to miało być? Co to za nieudolny hit? Nie wiem, jakiś na pewno. No! Tu nam przeszkadza, mówię ci. Ja hit! Dobra, udało się jetnąć. Teraz szybko wliśmy i... Trzeba jetnąć. Okej. Jet! Jej, udało się! Gruszko uciekło znowu? Łatko poszło. Strzelba w ciężarówce. Chyba nie mamy pozwolenia na broń. Uwaga, czy będziemy mieć nagrodę za to, że gonność wzięliśmy? Strzel sobie, nie mam pojęcia. Nie zbij żadnego okna, okej. Okay. Karzyki, pewnie trzeba zagrać jakoś. Okej. Okay. I zebraną skrzynię stylu. Niech żyją faszonistki! Udało wam się znaleźć skrzynię stylu. Każda nowa skrzynia będzie zawierać kilka najnowszych stylizacji. Dla każdego z naszych pracowników. Od Haute Chautre? Nie wiem co to jest, ale tak, hot dogi. Paryskie wybiegi mogą się schować przy kartonowie. Wyjdź, pochwal się. Ja mam w głowie tylko skrzynię. Aż skrzynię? Piękny suchar. To jest zgodnie z przepisami PHP! Kontuzjuj. Kontuzuję. Jeszcze chyba jedną przeprowadzkę zmieścimy w tym epizodzie, więc no, będzie dobrze. O! O mój Boże! Piękne. Widzisz to piękne onigiri z kocimi łóżkami? Rozumiem, że chcesz do pokoju socjalnego, bo chcesz się w to przebrać. Nie, w następnym epizodzie. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie. O nie, bardzo nie. Oni doskonale wiedzieli, co robią, implementując ciężarówkę. Okej. Okay. Poziom numer trzeci. Paczek. Mam nadzieję, że wzięliście kostiumy kąpielowe, bo następne zadanie jest na plaży. Klientom nie spodobał się prawdziwy piasek w cieście piaskowym, więc przenoszą się na wieść. O nie! Krab! Tak, to jest krab w grze! Bardzo niebezpieczne. Kraby! Kraby w grach! Pamiętaj, świnie potrafią latać, ale pudełka tak.
Krótkimi rzeczami, by zaoszczędzić czas. Na pewno się nie potrafią latać? Znajdź kiedyś taką, która miała licencję pilota. Ciekawie się dzieje tutaj. Okej. Okay. Przysięgam, jak my nie weźmiemy ze sobą krabów, to będzie mi smutno. Dobra, dobra, weźmiemy kraba. Jej! Oczywiście. Podejrzewam, że w ogóle krab jest tutaj tak jakby przeszkodą dla nas, że on będzie nas po zadzie bił czy coś. A, tędy się już nie wróci. Super. Warto wiedzieć. Okay. Czyli najpierw trzeba było to otworzyć, super. No nie! Czemu ja rozbijam ten delikatny karton? Ja nie chcę go rozbić! No, dobra. Czemu przytulasz się z krabem? Nie przytulam, ja go chcę ukraść. Trzeba go zablokować. Garlamę! Ale jeśli leżaki nie są potrzebne, trzeba zablokować klaba, tak. Kraba. Jestem pewna, że jakoś da się tą łódź ruszyć. A, faktycznie jest łódź. Z krabem, taki ten ponton. Nie. Gwiazdoklucz, ogarnij. Dobra, wezmę to, ty już idź. Joink. Jedź. Nie, piłka nie ucieka. Piłka. Piłka. Dobra, musi zostać pilnować. Co trzeba zrobić. Kraba. Parkour! Nie pykło ci. Ale nie chciałem ciebie, chciałem parasola otworzyć. To na pewno nie chciałeś we mnie, Tak. O, przy okazji znaleźliśmy kartridża z grą, w którą gramy. Nice. Więc jakiś secret poziom pewnie. Na życie. Tego warto przynieść. Przyniosłem już, przecież. Dobrze. Myślę, czy jakieś jeszcze jedynki są. Są. No są, na szczęście. Zaniosłam ci jeszcze jedynkę. Uuu. To był niezły strzał, siostra. A ja już kradnę z tobą lodówkę. Widziałeś, jak mnie wyszczeliło? Tak, tak. Chyba nie trafiliśmy tak trochę. Dobra, po prostu ją wnieśmy. Ale okej. Okay. Przynajmniej udało się najważniejszym rzeczom. Ukradliśmy kraba. Niech będzie kanapa. Gra? No tak, oczywiście. Tutaj masz drzwi, łopie. A! Spróbujmy teraz rzucić. O! Udało się! My to jednak coś umiemy zrobić. I czy teraz coś się uda? A no udało się! Jak pięknie. To jest chyba poziom, który ma nas uczyć właśnie lepiej rzucać. A bardzo możliwe. W sumie nawet nam marudził nasz pracodawca. Oj, boję się, że siostra mam farta, że zdążymy się wyciszyć. Bo domownicy przybyli do mnie do pokoju, nie zważając na to, że tutaj... No. Nagrywamy i... Prawie by oglądający usłyszeli coś, czego nie powinni by usłyszeć. Ale tak. Na TV. Ja ukradłem automat. Co zostało? To było piękne. Boing. Ten leżak. To trzeba będzie chyba naokoło nieść. Prawie. No gdzie idziesz? Nie wiem. Już nie wiem, jak się tu nie zmieścił, dlatego tak zacząłem odchodzić. Pa. Krzywo jest, no. Dobra. I teraz tylko na parasol dobrze rzucić i będzie po sprawie. Okej. Okay. Trafimy. Dobra, to teraz szybko trzeba wracać. A! Bo nie musimy tam wrócić. Auto odjedzie bez nas. Okej. Okay. Brutalnie to świetna zabawa. Ja tam mogę rzucać cały dzień! I noc! Zgadzam się z tym, jeśli chodzi o tę grę.
I uwaga, uwaga. Czy będzie nagroda za ukradnięcie kraba? Nie. Ale tak, spłucz piasek, że co? Ukryte kartusze z grami. Mam dla was niespodziankę. Znaleźliśmy sposób, żebyście pracowali jeszcze więcej. Niektóre poziomy mają ukryty kartridż do automatu, który odblokowuje zdania dodatkowe. Udanego polowania na kartridże. Okej. Poziom pierda rośnie teraz do dwójki. I mam zamiar powstrzymać się tu przed oczywistym dowcipem. Tak. Tak czy inaczej? Sukces! Pipi. Patrz, znaleźliśmy kartridż do automatu. Nie z tego nowego salonu gier, bo klisy. Jest jakiś nowy salon gier? Tak, to sal... taki budynek z napisem Salon Gier! Okej. Okay. No tak, co tam będzie, jak tam będzie i wszystkie inne pierdoły. Mniejsze bądź większe. A, to ten. No to po zakończeniu pracy możemy się zrelaksować, pracując jeszcze więcej. Tak, chcę wszystkie kartridże. Na poziomach pokrywano więcej kartridży, więc miejcie oczy dookoła głowy. Dookoła głowy? W sensie, że z tyłu czaszki? Po prostu nie tracicie czujności. Ale okej. Okay. Podoba mi się ten poziom. Ale to już nie dzisiaj, to już w innym epizodzie. Tak więc ja wam wszystkim dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się to wszystko podobało. I oczywiście, niebawem pewnie będzie więcej wchodzenia na zewnątrz 2 wraz z siostrą. A na ten moment, jak powtarzam, to tyle, więc no trzymajcie się i hej hej, pożegnę się siostra. Nie.